Szczęść Boże wszystkim. Dziękuję za zaproszenie. Ja troszeczkę inaczej, do tej pory było o prawie państwowym, ja powiem o prawie kościelnym i to w bardzo konkretnym kontekście. Mój temat jest tematem z tezą. Teza brzmi: kanoniczny obowiązek utrzymania w tajemnicy danych darczyńców będących osobami prywatnymi. Jeżeli bym miał powiedzieć e, pro, na m, prośbę, proszę pokazać przepis, który tę tezę potwierdzi, to powiem, że nie ma takiego przepisu w prawie kanonicznym. Wprost. W związku z tym trzeba e, ten, tę tezę uzasadnić, e, analizując po prostu system prawa kanonicznego. Zrobię to w telegraficznym skrócie. Problem jest taki. Czy dysponent darowizny, na cele kościelne, może udostępniać dane darczyńcy innym podmiotom. Żeby na to odpowiedzieć, popatrzmy, jak wygląda sprawa, sprawa w ogóle nabywania przez Kościół czy podmioty kościelne, mówiąc w skrócie tych dóbr, które służą do realizacji celów typowo kościelnych, bo to pozwoli nam odpowiedzieć na pytanie, do kogo jest adresowane prawo kanoniczne. I pierwsze, Pierwszy punkt, który, na który chcę zwrócić uwagę, to jest to, że prawo, kodeks prawa kanonicznego w kanonie 1254 stanowi, że Kościół ma prawo przyrodzone, iuz nativum, na, do, y, jeśli chodzi o y, nabywanie, posiadanie, zbywanie i zarządzanie dobrami materialnymi. Jest jeszcze w tym kanonie taki dopisek, niezależnie od władzy cywilnej. Czyli jest tutaj potwierdzone prawo wynikające z prawa naturalnego, które mówi o tym, że Kościół, dla realizacji swoich celów, musi mieć prawo do tego, aby dysponować środkami materialnymi. I teraz tak, jakie są te cele? Te cele są również wymienione. I te cele zasadniczo są cztery. Po pierwsze, środki materialne, którymi dysponuje Kościół, mają być przeznaczone na cele Kościelne, są nimi: organizowanie kultu religijnego, drugi cel utrzymanie duchownych, trzeci cel dzieła apostolatu, i czwarty cel dzieła miłosierdzia. To są cztery cele. Na które mają być przeznaczone te środki. Jakie podmioty mają wprost, jakby za zadanie te, te, te cele realizować? Otóż są to kościelne osoby prawne publiczne, to znaczy te, które działają w imieniu kościoła, i takie jak na przykład diecezja, zgromadzenie, parafia. Kościoły, osoby. Kościelne osoby prawne, prywatne, to znaczy mające regulacje wewnętrzne, czyli statuty zatwierdzone przez władzę kościelną, ale działające we własnym imieniu, czyli różnego rodzaju stowarzyszenia, fundacje, ale moim zdaniem temu prawu kanonicznemu podlegają także inne podmioty nie posiadające kościelnej osobowości prawnej, ale we de facto realizujące cele kościelne, czyli Prowadzące działalność właśnie, na przykład apostolatu lub dzieła miłosierdzia, nawet wycinkowo, nawet jeżeli by jakaś, jakieś stowarzyszenie nie, nie mające kościelnej osoby, osoby prawnej czy osobowości prawnej, czy fundacja, tylko chwilowo realizowała jakiś jeden konkretny cel i zbierała na to, na przykład przeprowadzała na to zbiórkę, to moim zdaniem musi się stosować także do, tego, do tej zasady. Teraz popatrzmy na to, jakby od drugiej strony, czyli od stron na to zagadnienie od drugiej strony, czyli od strony wiernego. Po pierwsze, kodeks prawa kanonicznego zobowiązuje wiernych, zresztą też, także i przykazanie kościelne, do tego, aby wspierali materialnie dzieła. Kościoła. Jest o, tym, o tym jest mowa w kanonie 222, a także w kanonie 1261. Temu obowiązkowi ze strony wiernych odpowiada prawo właśnie Kościoła żądania takiego wsparcia materialnego, o czym mówi kanon 1260. I teraz, jak, w jaki sposób te wierni mają to, ten swój obowiązek realizować? Otóż. Po pierwsze, mają obowiązek realizować go zgodnie z prawem, oczywiście moralnym, które jest immanentną częścią prawa kanonicznego, a więc możemy powiedzieć, że zgodnie z prawem kanonicznym, e, także stanowionym, oraz przestrzegając prawa państwowego. Jest na to e, od, przepis kanonu 1290, który wprost mówi. Czy odnosi się do, te, do właśnie przepisów państwowych, odsyła do przepisów państwowych. Jednak to prawo kanoniczne jasno pokazuje, że wola darczyńców ma być skrupulatnie wykonywana. I moim zdaniem dotyczy to także woli odnoszącej się do sposobu realizacji tego obowiązku. A wiemy, że. I Jest to umocowane w, także w kodeksie prawa kanonicznego, że każdy wierny ma prawo do poszanowania i ochrony własnej intymności, o czym mówi wprost kanon 220. I tu przechodzimy do jakby klutej tego zagadnienia, które jest sformułowane w temacie, a mianowicie do administratora dóbr kościelnych. No bo w, Faktyczny proces polega na tym, że jest darczyńca, którym jest osoba wiernego, bo do nich odnosimy prawo kanoniczne, i teraz to dobro trafia do zarządcy dóbr kościelnych, bo dobro jest kościelne. Czyli darczyńca, który przekazuje na cele kościelne, daje w zarząd właśnie komu? Albo kościelnej osobie prawnej, publicznej albo prywatnej albo jakiemuś innemu podmiotowi, który realizuje cel e, typowo kościelny. I teraz e, każdy z, z tych podmiotów ma, e, ma prawo do zarządzania tym, e, tym, e, tym darem e, I chcę tutaj skoncentrować się na obowiązkach administratora i powiedzieć w skrócie o nich w, Ogólnie mówi kanon 1284, formułując bardzo piękną zasadę. Po pierwsze, że administrator dóbr kościelnych, czyli tych przeznaczonych na realizację celów kościelnych, o których powiedziałem, powinien się troszczyć o te dobra, które zostały mu powierzone do, do zarządu, jak dobry ojciec rodziny. No, w żadnym przepisie prawa państwowego takiego określenia nie znajdziemy, a w prawie kanonicznym jest. I co to znaczy? Później paragraf drugi tego kanonu 1284 to rozwija i mówi: powinien dbać o majątek. A co to znaczy dbać o majątek? W numerze trzecim precyzuje: zachowywać przepisy kanoniczne i cywilne oraz wymogi nałożone przez donatora, darczyńcem lub władzę kościelną i uważać, żeby nie poczynić szkody dla kościoła przez zaniedbanie tych postanowień. I, i, I numer dziewiąty, w którym zawarte jest zobowiązanie do prowadzenia dokumentacji i przechowywania jej w archiwum. Jeśli chodzi o te datki, o te, o, o te dary. Zatem jest tutaj mamy jasno, prawo kanoniczne, prawo kanoniczne jest tutaj jasne, że wola darczyńcy jest decydująca. Nie tylko co do Celu przekazania tego datku, tego, tego daru, ale także sposobu, jeśli chodzi o sposób zarządzania nim, łącznie z faktem e, utrzymania w, w tajemnicy, czyli zgodnie z wolą fundatora, jego danych. Zresztą, e, jest jeszcze kanon 1287, który mówi o tym, komu administrator dóbr kościelnych ma obowiązek złożyć sprawozdanie. I to w zależności od rodzaju kościelnej osoby prawnej są dwa podmioty wymienione ordynariusz, albo i drugi podmiot wierni, którzy ofiarowali dobra. Nie ma nic o innych, o innych podmiotach. Oczywiście e, zobowiązanie do zachowania tajemnicy oraz e, sposób postępowania z dokumentacją kościelną to jest jakby oddzielne zagadnienie. Ale chcę tutaj podkreślić, że patrząc na to z punktu widzenia także przepisów prawa państwowego, no bo umowa konkordatowa czy, czy konstytucja to są przecież przepisy obowiązujące w państwie, zasada autonomii domaga się wyłączności na dysponowanie dokumentacją kościelną właśnie przez Kościół. Przez podmioty kościelne, z wyłączeniem oczywiście tych spraw, które jasno określa prawo. Tak na zakończenie powiem, że mamy w tej chwili problem dyskutowany na temat zakresu udostępniania dokumentacji kościelnej, i nie mówię podmiotom prywatnym innym, ale organom władzy publicznej, które występują. Często w sposób nieokreślony. Oczywiście ja pomijam sprawy, które wiążą się z postępowaniami karnymi, gdzie zachodzi, pod, gdzie zachodzi podejrzenie o popełnienia przestępstwa, bo to jest jakby inna procedura, ale często nawet w tej procedurze tej najbardziej precyzyjnej. Okazuje się, że organy występują w sposób ogólny, nie wskazując wprost o jaką dokumentację chodzi. I wygląda to w, czasem w praktyce tak, jakby po prostu organy władzy publicznej żądały udostępnienia całości dokumentacji. No jeżeli byśmy na to mieli się zgodzić, no to pozostaje pytanie, na czym ma polegać autonomia kościoła, która jest normą konstytucyjną, normą konkordatową, czyli wiążącą na maksymalnie wysokim poziomie aktów normatywnych. Tak więc, jakby podsumowując, możemy powiedzieć tak. Fundamentalną sprawą dla prawa kanonicznego jest Wola darczyńcy. Jeżeli darczyńca, zgodnie zresztą z, z tradycją kościoła, jeżeli darczyńca powie, chce zachować się ewangelicznie i niech nie wie lewica, co, czyli prawica, czyli e, jałmużna dana w ukryciu e, zostanie dostrzeżona przez Ojca, który jest w niebie, a ludzie niech o tym nie wiedzą, to administrator zarządca dóbr kościelnych ma święty nie tylko kanoniczny, ale wręcz moralny wynikający z prawa Bożego obowiązek się do tego zastosować i nie ma prawa udzielić jakichkolwiek informacji czy danych na temat darczyńcy. Dziękuję za uwagę.